Niedawno do krainy wiecznego węszenia odszedł nasz owczarek Czaruś. Przywędrował do nas znikąd i wypełnił dom niesamowitą, pozytywną energią. Chodząca łagodność i radosny uśmiech. Niestety zabrała go nieuleczalna choroba i mimo obecności drugiego znajdka Bartusia w domu zrobiło się pusto. Po stracie Grażyna stwierdziła, że już żadnych nowych psów nie chce. Ale po tygodniu, gdy wróciłem z pracy, powitała mnie słowami: chodź, coś ci pokażę, tylko się nie śmiej. Gacek był jednym z sześciu pensjonariuszy schroniska na Paluchu, którzy zwrócili naszą uwagę w czasie przeglądania internetowej strony z psiakami do adopcji. Umówiliśmy się na spacer zapoznawczy i przyjechaliśmy. Psiak początkowo bardziej był zainteresowany swoimi opiekunami niż nami, ale cóż, w końcu przesiedział półtora roku, czyli połowę swojego życia. W tym czasie przedefilowały przed nim tłumy, a my byliśmy tylko częścią tego peletonu. Na spacerze obdarzył nas kilkoma spojrzeniami i pozwolił się prowadzić na smyczy, ale bez wylewnego demonstrowania emocji. My po tym spotkaniu zdecydowaliśmy, że Jacek musi zamieszkać z nami. Drugi spacer odbyliśmy w dniu, w którym na Paluchu było cicho i spokojnie, więc wszyscy, łącznie z Gackiem, byliśmy mniej rozkojarzeni. Gacek zaczął nas dostrzegać, a my coraz bardziej przekonywaliśmy się do niego. Przykro było patrzeć, jak po powrocie do końca ten pełen ciekawości świata psiak zrobił się znowu smutny i apatyczny. Wlazł do budy i tyleśmy go widzieli. Trzecie spotkanie odbyło się u nas. Nasz Bartek jest bardzo wycofanym psem i boi się sytuacji nietypowych. Uznaliśmy, że już sama podróż samochodem wytrąci go z równowagi, a miejsce takie jak schronisko na Paluchu dodatkowo wywoła niepotrzebny stres wpływający na jego zachowanie. Gacek zabrał na wycieczkę Norberta i Marka z grupy wolontariuszy i przyjechał zaznajomić się z przyszłym kolegą oraz ocenić, czy będzie mu u nas dobrze. Psiaki powitały się na leśnej drodze i odbyły spacer po okolicy. Wspólnie obwąchiwały drzewa, mchy, trawy i krzaki. A że to prawdziwy las, to i obwąchiwać było co. Gacek sprawiał wrażenie spokojnego i zrównoważonego, a Bartek zdawał się być zadowolony z towarzystwa czworonożnego kolegi. Zwiedzanie posesji to kolejna porcja emocji. Trzeba było zajrzeć w każdy kąt, obwąchać każdy zakamarek, sprawdzić każdą ścieżkę i jeszcze raz potwierdzić wszystkie spostrzeżenia. Jeszcze raz zweryfikować. Gacek był bardzo rozemocjonowany. My też. Bartek objął rolę przewodnika gospodarza i nadzorował przebieg wizytacji, czy to towarzysząc Gackowi bezpośrednio, czy dyskretnie obserwując z oddalenia. Wszystko było pod kontrolą. Dla psa, którego świat ograniczał się do kojca i spaceru co kilka dni, możliwość nieskrępowanego biegania po porośniętej lasem, tysiącmetrowej działce była nie lada atrakcją. Węszeniu nie było końca. Nasza woda z własnego odwiertu tak przypadła Gackowi do gustu, że co chwila podbiegał do miski i opróżniał ją do końca. W czasie niedługiej wizyty wychłeptał ze 3 litry. Po obwąchaniu całego podwórka
Przyszedł wreszcie czas na dom. Emocje już nieco opadły, ale skontrolowana została kuchnia i jadalnia, obrzucony spojrzeniem salon, ponownie kuchnia i jadalnia, sprawdzona zawartość stołu. Jednak podwórko zdecydowanie bardziej przyciągało uwagę. Kontroli poddane zostały predyspozycje do głaskania i pieszczochania. Sądząc z zadowolonej miny Gacka, musiały wypaść pozytywnie. Nieubłaganie zbliżający się koniec wizyty wywołał u Gacka potrzebę dodatkowego obejrzenia całej posesji i co ciekawszych zakamarków. Zupełnie jakby chciał zapamiętać jak najwięcej szczegółów, by móc rozpamiętywać się w schroniskowym kojcu. Nam zaczęło się robić smutno, że psiak jeszcze na kilka dni wróci na paluch, ale cóż, procedury. Rozumiemy konieczność ich przestrzegania, bo to dzięki nim pies trafiający do adopcji ma bardzo duże szanse nie wrócić ponownie za kratę. Taka sytuacja nie jest przyjemna ani dla psa, ani dla schroniska, ani dla wolontariuszy. Jeszcze ostatnie węchy i nieuchronnie nadchodzi czas powrotu. Kolejny powrót do kojca. Przykry widok, ale w spojrzeniu Gacka pojawiła się jakby iskierka. Może to wspomnienie fajnie spędzonego dopiero co czasu, a może nadzieja, że nie było to wydarzenie przypadkowe. Po zamknięciu kojca Gacek nie uciekł od razu do budy. Przytulił się do kraty i podstawił do głaskania. To dobra wróżba na przyszłość. Przestaliśmy być dla niego kimś obcym. Czwarte spotkanie z Gackiem zaczęliśmy od wypełnienia formularzy, wygrawerowania adresówki i dopełnienia różnych formalności. Musieliśmy też poczekać na ostatnią wizytę u schroniskowego weterynarza. Wyszliśmy więc na krótki spacer poprzez schroniskowych trawnikach. Gacuś cierpliwie czekał na nadchodzące wydarzenia i cieszył się dniem. Przy okazji pożegnał się z wolontariuszami, którzy opiekowali się nim przez półtora roku. Ciekawe, co sobie w tym czasie myślał. Czy rzeczywiście spodziewał się, co go dalej czeka? U weterynarza jak to u weterynarza. Zbyt przyjemnie nie było. Tu nawet najdziksze bestie zmieniają się w małe, biedne kotki. Początek podróży był nieco nerwowy. Naraz zadziało się tyle rzeczy, a pies jest jeden i musi to wszystko jakoś ogarnąć. Świat za szybą się przesuwa i trudno utrzymać równowagę. Wszystko się trzęsie i podskakuje. Na szczęście nie wynika z tego nic groźnego, więc można się zacząć uspokajać. W tym dziwnym pudełku ze światem za szybą robi się wręcz nudno i można spróbować się nieco odprężyć.
Na miejscu chciałoby się od razu wyskoczyć i biegać. A tu trzeba czekać i czekać i jeszcze czekać. Ci ludzie czegoś chcą, ale trudno ich zrozumieć. To nie są przecież ci ludzie, którzy wyprowadzali dotychczas na spacery. Jakieś paski, zatrzaski, klamerki. O co chodzi? Gacek był tak zaaferowany nowym miejscem, że nie interesowała go miska z karmą ani smakołyki w rękach człowieków. Dopiero gdy na obiad przyrządziliśmy na grillu kurze skrzydełka, zadziałał odruch znany jako pies najlepszym przyjacielem jedzącego człowieka. Po wyjściu z samochodu Gacek zaczął biegać po całej posesji jak szczeniak. Chciał być w jednej chwili wszędzie, jakby się bał, że nie zdąży wszystkiego obwąchać. Chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że to już zawsze będzie jego dom i terytorium. Wieczorem, gdy zaczęło się zmierzchać, Gacek zaczął się niepokoić, a przed wieczornym spacerem wręcz wpadł w panikę. Chyba bał się, że zostanie odwieziony z powrotem, a może zaniepokoiła go cisza. Żadnych szczekających psów w pobliżu, żadnych krat. Nikt nie zaganiał do końca. Kiedy w końcu udało nam się założyć szelki i wyszliśmy za furtkę, a potem przeszliśmy kilkaset metrów i zaczęliśmy wracać. Pies zaczął się uspokajać. Noc spędził w kącie między ścianą a masywnym fotelem, który odgrodził go od otaczającego świata. Najwidoczniej do większego pokoju też trzeba się przyzwyczaić. Po cichej i spokojnej nocy Gacuś razem z Bartkiem z radością wybiegli przed dom chłonąć swobodę, zapach lasu i nową rzeczywistość. Teraz już zawsze tak będzie wyglądał świat psa, który połowę dotychczasowego życia spędził w schronisku dla bezdomnych zwierząt.